Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafuch i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii KM z każdą bronią, ze złotym kamuflażem. Dzisiaj po raz pierwszy mamy coś innego niż SMG i Assault Rifles. Jest to shotgun, jest to mój pierwszy KM z shotguna i jest to mój pierwszy shotgun, który wbiłem na złoto. Oczywiście jest to Bulldog, jest to najłatwiejszy shotgun do gry. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze, tak jak oglądałem ten gameplay, to jest hipfire only, no... Wiecie, wiadomo, że z Bulldoga nawet się nie przymierze, bo to jest taka broń, że się wali tylko z biodra i w tym jest najlepsza. Ale no, zawsze coś. Jest hipfire only? Jest. No więc też tak sobie chyba napiszę w tytule. Sam gameplay jest ugrany na trybie free for all, na mapce Flude, to ile dobrze pamiętam. Nawet tutaj biegałem, więc nie jest on jakoś typowo spawn killowy. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się tutaj to przyjemnie oglądało. A ja dzisiaj przejdę do kilku spraw. Przede wszystkim chciałem robić te live'y z kamerką, ale kurczę, moja kamerka jest chyba już 6-letnia i ta jakość tego obrazu była cholernie zła. Więc postanowiłem spróbować może zrobić to z telefonu. Mniej więcej wiem, jak to mam zmontować już w Adobe Premiere. Chyba Adobe Premiere chyba będę tam robił w tym programie, bo Sony Vegasa nie mam. Będę musiał się wreszcie przerzucić z Windows Movie Maker, z mojego ulubionego programu do renderowania filmów. Ale te z komórki mogą być całkiem ok, bo mamy Samsunga Galaxy S3 Mini, więc tam chyba 5 megapikseli kamerka, nie chcę Was skłamać. Myślę, że powinno być, na pewno jest dużo lepsza niż ta, którą mam teraz tutaj przy komputerze, więc to odrzucę, więc postaram się już w środę nagrać dla Was jakiś pierwszy live do serii Kema z każdą bronią na FFA, skomentując na żywo właśnie, tam już rzucić swoją kamerkę. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy mi się to uda, czy będzie pasować, ale oczekujcie. Drugą sprawą jest to, że zbliża się Call of Duty Advanced Warfare i potrzebowałbym nowego intro. Znaczy, nie chcę intro z takiego, wiecie, z gameplayami, bo jeszcze nie wbiłem żadnego nukleara, nie mogę zrobić jakichś sklejek, bo jeszcze nie ma gry i nie grałem. Chodzi mi o to, żeby na przykład wyświetlał się napis Grafuch plus jakaś muzyczka, wiecie, jakiś taki fajny efekt, 5 sekund powiedzmy, takie szybkie, takie standardowe intro, gdzie bym mógł rzucać do jakichś różnych gameplay, niekoniecznie z Ghosta, bo na przykład wrzucałem ostatnio intro z Ghosta do gameplaya z Black Opsa pierwszego, ktoś tam dobrze zauważył, sam zapomniałem, w ogóle nie skapowałem się, więc takie standardowe intro do wszystkich materiałów by mi się bardzo, bardzo przydało. Może się komuś chce zrobić, to ja tylko pytam, wiecie. I tak wspaniale mi tutaj pomagacie, bo i kto tam mi robił, już nie pamiętam, kto mi robił, ale parę osób mi robiło. Luke Biechu mi robił intro, ktoś tam mi robił jakiś taki, taką graficzkę, ktoś, Luke mi zrobił oczywiście banerek i w ogóle pomógł w całym tutaj robieniu tych miniaturek, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję i może komuś po prostu się chce zrobić coś takiego, bo Grafuch jest ogólnie od graffiti, od grafów, więc z takim stylu graficiarskim bardzo mi się podobało, jakbyście chcieli, to nie nalegam, ale niezmiernie bym się cieszył. Dobra, kolejną rzeczą, o której chciałbym pogadać, bo ostatnio przecież pomyślałem sobie, przecież robiłem wbiłem Kema z waszej klasy z zioło kamuflażem tam i przecież a propos Gandzi, to przecież można pogadać troszkę o Gandzi, nie? Wiadomo. Ja mogę się coś wypowiedzieć na ten temat, bo w swoim życiu no kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt, a właśnie czego? To jest pytanie dla was, zgadnijcie, czego ja w swoim życiu kilkadziesiąt rzeczy robiłem, a chciałbym powiedzieć na temat takiej jednej opinii, która krąży wśród palaczy, takich powiedzmy nie hipisowskich, tylko rastafarianów. Chodzi ogólnie o to, że twierdzą, że gandzia jest naturalnie dana od Boga, jest rośliną i nie ma nic z niej złego. Jak ja strasznie nie lubię takiego stwierdzenia, przecież kurczę, gościu, czyli jeżeli ty robisz samą naturę, to najpierw robisz sobie wywar z muchomorów sromotnikowych, później palisz sobie gandzie, a na koniec na gastrofazo jesz sobie jakieś toksyczne, nie wiem, wilcze jagody, bo to przecież też wszystko jest sama natura i dane od Boga, tak czy nie? Więc strasznie nie lubię takiego nastawienia. Nie mam nic do gandzi, bo mówię,
że jestem powiedzmy w tym obeznany, ale te nastawienie, te w ogóle jak ludzie tak mówią, to jest dla mnie cholernie złe, bo jakby nie patrzeć, zioło ma strasznie zły wpływ. Jeżeli jest używane, palone, tam nie wiem, 4 razy w roku, to spoko, nic się nie dzieje dla organizmu. To jest fajna używka. Bardzo wesoło jest po tym oczywiście też. Niektórzy mogą mieć jakieś chore jazdy, czasami się zdarza, ale dawka śmiertelna jest z tego co pamiętam 9 kilo, więc od tego się raczej, od jednego blantu się raczej nikt nie przekręci, najwyżej się trochę popłacze, zdołuje, czy tam zemdleje ewentualnie. To jest chyba najbardziej hardkorowy przypadek, jaki widziałem w życiu. A skutków zdrowotnych nie ma taka, wiecie, kilka razy w roku, nie? Powiedzmy 4 blanty na rok. To jest spoko, to nic się nie dzieje, ale jeżeli się pali dzień w dzień, to jest po prostu okrutność, bezsens. Jeżeli palicie grama dziennie, to jest już źle, bo po pierwsze to jest bez sensu, bo te palenie na was nie działa nawet tak za bardzo, nie? Wy tylko się zamulacie, nie macie już takiej śmiechawy, bo wiadomo, jak się po 3 miesiącach niepalenia, powiedzmy, zjara lufkę, to leży się po prostu na ziemi i Sahara w mordzie, wiadomo, nie ma śliny i jest kupa śmiechu, jest wesoło, a tak paląc dzień w dzień, nie ma tej radości z tego w ogóle, to jest bezsensowne, to jest głupota, to jest jeszcze gorsze niż papierosy wtedy moim zdaniem, bo naprawdę marihuana zostawia dziury w głowie i nikt nie powie, że nie, bo tak jest po prostu. Więc tutaj chciałem zwrócić uwagę tylko na to jedno powiedzenie. Napiszcie wy co o tym sądzicie. No, może jest z was ktoś, który uważa, że to jest dar od Boga i należy to palić, i wiecie, fajka pokoju i w ogóle. Ja spoko, ja nie mam nic do marihuany, tylko mówię, że takie podejście według mnie jest bezsensowne i strasznie mnie drażni, jak tak ludzie mówią. I jeszcze właśnie to, że palenie non-stop regularnie jest też głupotą moim zdaniem. Dobra, mam nadzieję, że gameplay, jak i mój komentarz wam się podobał. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, ciao!